Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku, jesiennym klimacie, jak już widzicie po tytule. Tak, dzisiaj będzie o herbatach. I muszę na początku zaznaczyć, że inspiracją do tego filmu była Magda Meg. A dlaczego? Ponieważ Magda jakiś czas temu na swoim Instagramie zrobiła przegląd herbat. Herbaty, które u siebie posiada, które poleca, a które są właśnie dobre na jesień i zimę, na jesienne wieczory. No właśnie, a skoro mówimy o jesieni, o takim klimacie jesiennym, no to ona kojarzy nam się oczywiście z kocykiem, dłuższe wieczory, książka, Netflix, jakiś serial, film i aromatyczna, cudowna herbata. Dlatego też dzisiaj właśnie opowiem Wam o moich herbatach, takie, które mogłabym Wam polecić właśnie na ten najbliższy okres, które u mnie dobrze się sprawdzają, które bardzo dobrze smakują. Także od razu zapraszam Was do oglądania. Jeśli śledzicie mój kanał i zapewne są tutaj takie osoby, które śledzą go od bardzo, bardzo dawna, to też doskonale wiecie o tym, że ja uwielbiam herbaty. Zarówno w okresie jesienno-zimowym, jak i okresie wiosenno-letnim. Ale jestem też ogromną zwolenniczką ziół. Zioła, które dobrze wpływają na nasz organizm, dobrze wpływają na naszą cerę, na nasze włosy, paznokcie i nie tylko. Zioła są bardzo fajną alternatywą dla tradycyjnych herbat, ale również dla kawy. I na pewno znajdą się tutaj takie osoby, które powiedzą tak, zioła jak najbardziej. Musicie też pamiętać o tym, że zioła posiadają swoje właściwości. Często mówi się o tym, że zioła działają podobnie jak leki, czyli można by powiedzieć, że są to takie naturalne leki, ale oczywiście w zależności od tego, jakie zioła dobierzemy, takie też zioła stosujemy w odpowiednich proporcjach, o odpowiednim sposobie parzenia, porach roku, dniach itd., itd. Zioła oczywiście dobieramy do naszych potrzeb, czyli jeśli chcemy na przykład działać na włosy i paznokcie, to wybieramy sobie takie zioła. Jeśli chcemy działać na odporność, to takie zioła. Jeśli chcemy działać na jakieś problemy żołądkowe, takie w naszym organizmie, na wątrobę, na metabolizm, na witalność, na uspokojenie, no to oczywiście wybieramy dla siebie odpowiednie zioła. I wy wiecie doskonale, że ja po zioła uwielbiam sięgać. No i teraz polecę Wam bardzo fajne ziołowe herbaty. Moi drodzy, herbaty, o których Wam dzisiaj opowiem na sam początek, to są właśnie te herbaty zamknięte w takich przepięknych puszkach. Już sobie tutaj je odłożę, pokażę Wam jak wyglądają. O, bardzo proszę. Są to herbaty, których bazą jest szusz konopny. Ale oczywiście mamy tutaj inne składniki w zależności od tego, co potrzebujemy, na co chcemy działać. Ja mam tutaj trzy herbaty. Herbata uspokojenie, herbata witalność i herbata na odporność. No i teraz tak, zacznę może od tego, tak omówienia Wam pokrótce, co to są za herbaty, a później powiem Wam konkretnie, co w każdej się znajduje. Więc herbaty, tak jak widzicie, zamknięte w puszkach. Mamy tutaj puszki o pojemności 40 gramów. Zresztą bardzo ładne, wygodne. Nie musicie ich nigdzie, tej herbaty, tych ziół, nie musicie nigdzie przesypywać. Już macie je tutaj tak ładnie zamknięte. I też fajnie prezentują się, jeśli chcecie zrobić komuś niespodziankę, sprezentować właśnie taką herbatę. Lub też lubicie mieć wszystko ładnie w kuchni, na przykład ustawione, ułożone. To jest bardzo fajna opcja. I teraz dalej. Herbaty, tak jak powiedziałam, są na bazie szuszu konopnego, ale mamy tutaj również inne substancje, dokładnie inne zioła, bardzo fajnie opisane na każdej puszce, czyli mamy tutaj zawartość procentową właśnie tych ziół. Dodatkowo też ważna informacja, macie podane sposoby parzenia. Zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie tutaj zaznaczone, czyli jak przygotowujemy sobie takie zioła.
To jest bardzo ważne, bo jeśli rozmawiamy o ziołach, to musicie pamiętać, że w zależności od tego, jakie mamy zioła, mamy też różny sposób parzenia i też temperaturę wody, którą wykorzystujemy właśnie do zaparzenia takich ziół. I tutaj macie wszystko dokładnie opisane, ilość, czas podany, jak przygotować właśnie sobie w kubeczku, w takim na przykład imbryku, czajniczku do parzenia ziół czy herbaty. Dobra, następna ważna sprawa są to herbaty sypane, to też musicie o tym wiedzieć. Posiadają bardzo łagodny, ciekawy smak ziołowy. Można je łączyć z mlekiem, z miodem, z różnymi przyprawami lub też z innymi ziołami. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że właśnie te mieszanki ziół, te herbaty konopne zimą rozgrzewają, a latem chłodzą. Możecie je pić o każdej porze dnia, bez względu na to, jaką mamy tutaj wersję. Możecie je sobie robić wieczorami, właśnie tymi na te jesienne, przyjemne wieczory. Ale oczywiście możecie pić, tak jak powiedziałam, w ciągu dnia, o każdej porze, bez względu na to, gdzie się znajdujecie, kiedy chcecie sięgnąć po taką herbatę. I tak jak mówię, mają one bardzo przyjemny smak. To jest taki smak ziołowy, ale nie jest on intensywny. Zapach też nie jest intensywny. Bardzo taki przyjemny w ustach. Nie jest cierpki, co też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zioła. Bo niektóre zioła mają to do siebie, że ten smak jest taki, no, nie do przejścia. A tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. No i teraz tak, w herbatce uspokojenie mamy zawartość 30% właśnie tej naszej bazy konopnej, ale mamy tutaj 20% liść melisy lekarskiej, 20% kwiatu lawendy, 20% szyszki chmielu. Mamy również 10% ziela męczennicy. Następna herbata, witalność. I tutaj mam 40% bazę, a następnie mamy 20% kwiatu hibiskusa, 10% liści moringi, 10% cynamon, 10% kurkumy i 10% korzenia imbiru. Bardzo smaczna herbata. Powiem Wam, że tej byłam niesamowicie ciekawa i bardzo ona mi przypadła do gustu. I następna herbata, czyli odporność, i tutaj znowu mamy 40% bazę, następnie mamy 15% korzenia imbiru, 15% kurkuma, 15% liści moringi i 15% kwiatów hibiskusa. I też bardzo fajna herbata, nawet teraz na ten okres właśnie jesienno-zimowy, kiedy nasza odporność organizmu spada, nie chcemy sięgać po leki, a chcemy wzmacniać nasz organizm, chcemy wzmacniać naszą odporność. Bardzo ciekawa herbata. Oczywiście w ofercie, w sklepie, w którym możecie zakupić sobie te herbaty, i tutaj przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawiam Wam linki do tych właśnie herbat i do sklepu, gdzie możecie je sobie zakupić. Znajdziecie też inne wersje tych herbat. Jest tam wersja na układ pokarmowy, jest też wersja na metabolizm dla tych z Was, które właśnie w tej chwili są na jakichś dietach i tak dalej. Słuchajcie, naprawdę polecam Wam te herbaty, bo tak jak mówię, mają wyjątkowy przyjemny smak. Są to co prawda herbaty ziołowe, ale tak jak mówię, są bardzo przyjemne i przypadną Wam do gustu. No oprócz tego świetnie zapakowane, w bardzo dobrych cenach, o bardzo fajnych właściwościach dla naszego organizmu. Także myślę, że jest w czym wybierać i jest to też bardzo ciekawa opcja na jesienne wieczory. Ok, pierwszą grupę mamy z głowy, czyli te herbaty ziołowe. Teraz pokażę Wam herbaty owocowe, czyli coś dla osób, które niekoniecznie idą w herbaty ziołowe, a lubią takie bardziej słodkie, owocowe, mieszane klimaty. I mam tutaj trzy herbaty, które są zapakowane w ten sposób, ponieważ mam tutaj ich pojemność najmniejszą, czyli 50 gramów, ale są one dostępne również w większych pojemnościach. Trzy wersje, które chciałabym Wam szczególnie polecić i będą właśnie idealne na jesienne wieczory, ale też zimowe wieczory. I mam tutaj tak, wersję rozgrzewającą, wersję korzenną i wersję, uwaga, piernikowy domek super owocowa. Dobra, i teraz tak, jak powiedziałam, to są herbaty owocowe. Mamy
tutaj bazę, którą jest hibiskus, kwiat hibiskusa, a reszta jest to połączenie warzyw, owoców i przypraw. W zależności oczywiście od tego, jaką herbatę sobie wybierzecie. Możecie je zamówić chyba w trzech pojemnościach. Pojemność 50 gramów, 250 gramów i pół kilograma. Ja, tak jak powiedziałam, mam tutaj akurat tę pojemność 50 gramów. Oczywiście na opakowaniu macie też podany sposób parzenia, temperaturę wody. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Oraz ilość dodawanej takiej herbaty. Jest to wersja sypana, czyli też tak jak w przypadku tych herbat ziołowych, które Wam pokazałam w puszkach, warto mieć w domu zaparzacz albo właśnie taki imbryczek lub też specjalny czajnik do parzenia tego typu herbaty. Dobra, idziemy dalej. Teraz może tak. Opowiem Wam, co w tych herbatach jest i jak one smakują. Zaczniemy od herbaty rozgrzewającej, która w składzie zawiera bazę, czyli ten nasz hibiskus, mamy rodzynki, skórkę róży, pomarańczę kandyzowaną, anyż, cynamon, goździki i aromat, naturalny aromat. Słuchajcie, pachnie ta herbata obłędnie i ona tak intensywnie, przyjemnie pachnie, że jak sobie ją zaparzycie, to będzie się ten zapach roznosił w całym mieszkaniu. I to jest rzeczywiście taki jesienny, cynamonowy, goździkowy aromat, bardzo przyjemna w smaku. Bardzo taka, powiedziałabym, właśnie taka goździkowa, owocowa i rzeczywiście rozgrzewająca. Następna herbata to będzie piernikowy domek, który już tak bardziej kojarzy nam się z tym okresem świątecznym, ale też bardzo dobry na jesień jeszcze, którą nadal mamy. Słuchajcie, tutaj mamy bazę, znowu ten hibiskus, o którym Wam powiedziałam, ale w składzie znajdziemy buraka, kandyzowany ananas, kandyzowaną papaję, rodzynki, cynamon, jabłko, migdały, orzech laskowy, anyż, kokos i znowu naturalny aromat. Coś wspaniałego i rzeczywiście odczujecie ten piernikowy aromat. Co prawda, jeśli chodzi o zapach tej herbaty, on nie jest tak intensywny jak ta rozgrzewająca, ale też jest właśnie taki pierniczkowy. Naprawdę bardzo przyjemny. Jeśli chcecie zaskoczyć Waszych znajomych w okresie świątecznym albo na przykład na święta planujecie, że przyjdzie do Was rodzina, no to na pewno ich zaskoczycie taką herbatą. I ostatnia wersja, czyli wersja korzenna, w której znajdziemy znowu bazę, później mamy skórkę róży, rodzynki, skórkę pomarańczy, anyż, cynamon, goździki i aromat. To jest oczywiście też czerwona herbata, która, słuchajcie, po zaparzeniu pachnie jak grzane wino. I to jest świetna opcja dla osób, które nie piją alkoholu, ale lubią ten aromat grzanego wina, lubią ten aromat i zapach właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, więc naprawdę uwierzcie mi, że w smaku i w zapachu bardzo przypomina grzane wino. Więc świetna, świetna opcja. I na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam dwie herbaty, które spokojnie dostaniecie praktycznie w każdym supermarkecie, w Biedronce, w Lidlu i nie tylko. Pierwsza herbata jest to herbata, którą zainspirowałam się właśnie od Magdy. Znowu będą zioła, ale tym razem mamy herbatę marki Lipton, pokrzywę z mango. Magda opowiadała u siebie na Instagramie, że to jest tak dobra herbata, w której kompletnie nie wyczujecie pokrzywy, za to będziecie czuć ten aromat mango w smaku i w zapachu i rzeczywiście miała rację. Ta herbata ziołowa jest przepyszna, słuchajcie, jest naprawdę przepyszna. To jak ona pachnie też jest niesamowite. Ja w ogóle uwielbiam pokrzywę ze względu na jej właściwości. Pokrzywa posiada właściwości takie, które, dzięki którym wzmocnimy odporność, będziemy niwelować obrzęki, podziałamy na skórę, włosy i paznokcie, usprawnimy pracę wątroby, pomoże nam ona w przemianie materii. Jest bardzo często polecana przy wypadaniu włosów, w leczeniu trądziku. Zawiera też bardzo dużo krzemu i słuchajcie, działa moczopędnie, więc muszę tutaj to zaznaczyć dla osób, które piją zioła, nie lubią działania moczopędnego, więc musicie wybrać sobie taką odpowiednią porę na picie właśnie tej herbaty. Ale tutaj mamy herbatę ziołową zamkniętą w torebkach, oczywiście jak widzicie.
Jest ich 20, tak, 20. Bardzo dobry skład, bo mamy 90% pokrzywy, naturalny aromat i 2% mango. Smak jest, tak jak mówię, obłędny. Ta herbata nie kosztuje dużo, ale warto wprowadzić ją również do swoich codziennych rytuałów, ze względu między innymi właśnie na to, jak fantastycznie działa pokrzywa na nasz organizm, na naszą skórę, na nasze włosy czy też paznokcie. Moi drodzy, i na zakończenie dzisiejszego filmu ostatnia herbata ziołowo-owocowa, herbata rozgrzewająca marki Herbapol. Seria Herbaciany Ogród i jest to herbata imbir z pomarańczą i pigwą. Również zamknięta w torebkach, 20 sztuk w takim opakowaniu, bardzo fajnych zresztą torebkach. Wszystko naturalne, bazę tutaj mamy hibiskus, kwiat hibiskusa, a dodatkowo 22% skórki pomarańczy, owoc pigwy 10%, jabłko, owoc głogu, kłącze imbiru 7%, naturalny aromat, liść jeżyny. Bardzo przyjemna herbata. Powiem Wam tak, ma ciekawy aromat, bo oczywiście mamy tutaj imbir i ten imbir będziemy wyczuwać, bo wiecie, imbir w swoim smaku jest taki nie gorzki, nie cierpki, ale taki bardzo, bardzo charakterystyczny, dosyć ostry. I tutaj rzeczywiście w tej herbacie wyczujemy ten imbir, przez co też będziemy odnosić takie wrażenie rozgrzewania, co bardzo lubimy w okresie jesienno-zimowym. Ale moi drodzy, tak jak w przypadku tych wcześniejszych herbat, o których Wam opowiadałam, tutaj na opakowaniu również mamy instrukcję przygotowania, zaparzenia takiej herbaty. Muszę Wam powiedzieć, że ona jest naprawdę bardzo przyjemna w smaku, bardzo przyjemna w zapachu. Ten zapach nie jest intensywny, więc też nie jest to herbata dla osób, które, znaczy jest to herbata dla osób, które nie lubią takich charakterystycznych zapachów dosyć intensywnych. Rzeczywiście rozgrzewa, bardzo przyjemna, w niskiej cenie, ogólnodostępna, także też mogę Wam ją polecić właśnie na takie jesienno-zimowe wieczory, zwłaszcza w momentach, kiedy rzeczywiście potrzebujecie się rozgrzać, to ta herbata naprawdę będzie dla Was idealna. Jak widzicie, ja uwielbiam herbaty. Czy to herbaty ziołowe, właśnie na przykład takie, czy to herbaty owocowe, tego typu, lub też herbaty w saszetkach. Lubię też oczywiście tradycyjne herbaty, nie piję natomiast herbaty czarnej, jeśli już to sięgam po zieloną i białą. Z zielonych najbardziej uwielbiam jaśminową, białe czasami z jakimiś dodatkami, ale herbata towarzyszy mi tak na dobrą sprawę przez cały dzień. I dziś przedstawiłam Wam mój wybór, taki ranking moich herbat idealnych na jesienne wieczory, ale też na zimowe wieczory. No oczywiście są to też herbaty, które możecie pić w ciągu dnia, tak jak wcześniej powiedziałam, czy te herbaty ziołowe, czy herbaty owocowe. Tutaj wszystko zależy od Was, ale mam nadzieję, że któraś z tych moich propozycji Wam się spodobała. Oczywiście jeszcze raz przypominam, że linki do herbat, o których Wam dzisiaj opowiadałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy jesteście team herbata, czy team kawa, czy lubicie herbaty owocowe, czy stawiacie na herbaty ziołowe i jakie smaki są Waszymi ulubionymi. O! Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało w komentarzach, także czekam na nie, a tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!